Senior mogą pchnąć tylko żywi ludzie. Po raz pierwszy. Jesteście? Dziękuję bardzo. No, piękna chwila, piękny moment, ale to będzie trwało, dlatego że tak. Najpierw uroczyste powitanie, potem nagradzanie tych, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Proszę Państwa, 50 lat mija od zdobycia przez polską reprezentację złotego medalu olimpijskiego. Andrzej Stregar jest tutaj z nami, będziemy go zresztą zaraz witali. Jerzy Talaka jest z nami, który współtworzył ten sukces. Jesław Siutkiewicz jest z nami, ten, który odbierał złote i srebrne na olimpijskim. Ale są z nami inni znamienici goście, którzy tworzyli fantastyczną historię. Biało-czerwony, finał mistrzostw świata, mistrzostw Europy i mistrzostw olimpijskich. O tym będzie okazja porozmawiać, no i oczywiście właśnie piłkarskie, bo będą Państwo ulubieńcy, czyli drużyna MKS-u, stąd Białej Podlaski, a także ci, którzy niebawem będą zawiadywać polską ekstraklasą, może przyszłości reprezentacją, czyli ci, którzy są kursantami fantastycznej Akademii Federacji. Witam Państwa. Znajdujemy się w miejscu, które tworzy historię naszego miasta, Białej Podlaskiej. Tutaj właśnie, równo 60 lat temu, został rozegrany pierwszy mecz. Wcześniej piłkarze miasta grali na stadionie, później zwanym Starym Stadionem, gdzie obecnie mieści się Szkoła Trenerów PZPN przy ulicy Warszawskiej. Tutaj od 60 lat jesteśmy świadkami wielu imprez piłkarskich, szczególnie zapamiętany mecz z września 1977 roku, w którym w 1/16 finału Pucharu Polski nasz AZS AWM Biała Podlaska zmierzył się z Legią Warszawa, z Kazimierzem Dejną w składzie. W każdym razie przegraliśmy, ale dzisiaj gościć będziemy zawodników, którzy w tym meczu również uczestniczyli. Później. Tyle. Najważniejsze, że po 4 latach, po ponad 1500 dniach wyłączenia tego terenu z użytkowania przez piłkarzy, powróciliśmy. Jesteśmy i będziemy tutaj. Jest pięknie. Szanowni Państwo, droga wspaniała futbolowa społeczności miłośników tego sportu w Białej Podlaskiej. Jesteśmy wszyscy świadkami historycznego wydarzenia. Historycznego dlatego, że co wspomniał nasz redaktor Roman Laszuk, 60 lat temu powstała tu arena w miejscu, w którym dziś otwieramy zupełnie nową. Historycznego dlatego, że wspólnie z tak znamienitymi gośćmi, reprezentantami najwyższych władz PZPN i znakomitymi trenerami i zawodnikami świętujemy 50-lecie największego polskiego olimpijskiego sukcesu piłkarskiego złota z Monachium 72 roku. Historycznego wydarzenia dlatego, że są z nami ci najwybitniejsi piłkarze i trenerzy, którzy zostali gospodarzami naszej piłkarskiej wyobraźni, wypełnili nasze kibicowskie życie najpiękniejszymi emocjami. To dzięki Wam do dziś żyjemy piłką nożną, a przyznajmy, że drżenie i gęsią skórkę sprawia też fakt, że z głośników słyszymy w komentarzu głos legendy polskiego dziennikarstwa sportowego Dawida Szwakowskiego. To wreszcie historyczny moment, bo wieńczymy nasze wspólne dzieło. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim Państwu. Jestem zaszczycony jako prezydent miasta, że mogę stać na czele samorządu, którego współdzielę najlepszymi partnerami było środowisko działaczy sportowych, trenerów, piłkarzy w Białej Podlaskiej, kibiców, sympatyków, znakomitych przedsiębiorców. Przyznajmy, że jest to obiekt bardzo piękny, a to zawdzięczamy jego projektantom, panu Dołęgowskiemu i panu Suchorze. To samo podziękowanie, bo jest sposób coś pięknie narysować, trzeba to jeszcze wykonać. Kierujemy do głównego wykonawcy tej inwestycji, pana Pawła Niczyporuka. To wreszcie podziękowania, które z wdzięcznością kierujemy do pana ministra Kamila Bortniczuka. W 31 milionach złotych kosztów, jakie ponieśliśmy, by wybudować ten obiekt, w którego skład wchodzi nie tylko wspaniała trybuna, także hala sportowa, dwa parkingi na 300 pojazdów i ta zjawiskowa murawa, ma dofinansowanie w kwocie 10 milionów złotych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. To podziękowanie
kieruję nie tylko do pana ministra, ale także wobec obecnego wśród nas reprezentanta administracji rządowej, pana wojewody Roberta Mitruczuka. Pozwólcie, że w sposób szczególny nasze podziękowania za ten zjawiskowy i magiczny wieczór skieruję do dobrego ducha naszego spotkania. Nie odbyłoby się, gdyby niesamowita postać mentora rozwoju futbolu w Białej Podlaskiej, wykładowcy Białskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Szkoły Trenerów PZPN, pana docenta Leszka Czycinko. I na koniec mam osobistą satysfakcję. W tym miejscu 13 lat temu grałem w finale Pucharu Polski na szczeblu Białsko-Podlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w drużynie, w której gram do dziś. A na tym boisku wystąpili wówczas w przegranym przez nas 3-4 meczu z Huraganem Międzyrzec. Dzisiejsi odpowiedzialni za rozwój piłki w Białej Podlaskiej i cieszę się, że jesteśmy partnerami nie tylko z jednej piłkarskiej szatni, ale także będąc odpowiedzialnymi za rozwój futbolu w naszym pięknym mieście, to prezes MKS Podlasie Tomasz Buraczewski i członkowie zarządu Kamil Twarowski i Dariusz Magier. Dziękuję za przygotowanie dzisiejszej uroczystości Białskiemu Centrum Kultury, Urzędowi Miasta, pozostałym instytucjom kultury, których pracownicy są z nami. To Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Południowego Podlasia, to miejska spółka, która zarządza tym pięknym obiektem, Zakład Gospodarki Lokalowej. Tu serdecznie witam i dziękuję panu prezesowi Wojciechowi Chilewiczowi. To tak piękna chwila, że jeszcze raz podkreślę. Jestem wszystkim państwu wdzięczny. Cieszę się, że wspólnie piszemy w Białej Podlaskiej historię rozwoju piłki nożnej, a robimy to dla tych najmłodszych i jeszcze młodszych, którym piłka plącze się między nogami na wysokości kolan. Życzymy sobie pięknego wieczoru. Jeszcze raz dziękujemy wspaniałym gwiazdom futbolu za uświetnienie naszego spotkania. Życzę panu, panie prezydencie, żeby następna impreza nie odbyła się za 4 lata, tylko żeby była cyklicznie co 2 tygodnie w dniu rozgrywania swoich spotkań przez białskich piłkarzy w trzeciej lidze. Panu prezesowi Tomaszowi Buraczewskiemu życzę serdecznie rozwoju zespołu, rozwoju białskiej piłki i awansu do kolejnych klas rozgrywkowych. Panie prezydencie, ten stadion nigdy jeszcze nie miał takiej możliwości, by tyle zacnych postaci było na trybunach i na boisku tego obiektu. Tylu selekcjonerów śmiem twierdzić, że nie było jednocześnie na Stadionie Narodowym. Takich piłkarzy Białska Ziemia jeszcze chyba nigdy nie widziała w takim zestawieniu. Mamy sędziego międzynarodowego. Mamy wreszcie publiczność, dla której te zawody mają sens i są rozgrywane dla kibiców. Panie prezydencie, celebrujmy to święto, bo to jest rzeczywiście święto białskiej piłki, a ten dzień na pewno przejdzie do historii białskiego futbolu. Gratulacje. Pozwolę sobie przekazać kilka słów od wojewody lubelskiego Lecha Sprawki. Szanowny panie prezydencie, bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczyste otwarcie stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej. Proszę o przyjęcie gratulacji i wyrazów uznania za zaangażowanie i wytrwałość w dążeniu do celu
jakim była przebudowa stadionu. Efektem jest nowoczesny obiekt, który daje wiele możliwości rozwoju aktywności sportowych dla mieszkańców miasta i regionu. Na ręce pana prezydenta składam podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, które przyczyniły się do skutecznej realizacji tej inwestycji. Drodzy Państwo, w ojczyźnie futbolu Anglii mieszkał człowiek. Nazywał się Shakespeare. On mówił words, words, words. Słowa, słowa, słowa. A my tutaj na Podlasiu cieszymy się, że nie słowa, nie obietnice, a czyny okazują się faktem. Panie Prezydencie, serdecznie gratuluję tej wspaniałej inwestycji, która będzie służyła wszystkim, nie tylko mieszkańcom miasta Biała Podlaska, nie tylko naszego wspaniałego subregionu południowego Podlasia, ale dla wszystkich, którzy będą cieszyli się tym, że Podlasie, Lubelszczyzna futbolem stoi. I nie tylko piłka nożna, nie tylko soccer, calcio i inne nazwy, ale pamiętajmy, wszyscy razem, że łączy nas piłka. Wszystkiego najlepszego! Wykładowca akademicki bez należytego przygotowania nie mógł druga i zaleśnić. Gratulując wspaniałej uroczystości panu prezydentowi i wszystkim jego pracownikom, którzy włożyli tyle trudu, żeby ta piękna uroczystość udała się w biały w tak wspaniały sposób, chciałbym tylko przypomnieć pewną postać, którą wszyscy Państwo znacie i opowiedzieć o trenerze włoskim bardzo krótko. Myślę, że Wam się to będzie podobało. Otóż w czasach, kiedy przygotowywaliśmy się do Igrzysk Olimpijskich w Monachium 1972, na dwa miesiące przed tymi przygotowaniami prezydium Polskiego Związku Piłki Nożnej, a wówczas kto to był wtedy Polski Związku Piłki Nożnej, jak nie Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Prezesem był kierownik Wydziału Organizacyjnego w KCPZP, towarzysz Ociepa. I trzeba było przygotować, ktoś musiał to przygotowanie przekazać na specjalne zebranie. Oczywiście wiceprezesem do spraw szkolenia był wówczas pracownik również Komitetu Centralnego, nazywał się Nowosielski. Ja byłem wówczas oddelegowany za Uniwersytetu Warszawskiego jako do sztabu przygotowań olimpijskich i w związku z tym byłem obecny na zebraniu, które było poświęcone przygotowaniu. Ponieważ Kazim nie bardzo lubiał pisać, a lubił często mówić, to Nowosielski, ten prezes, mówi: panie Jerzyku, niech pan przygotuje może Kaziowi. Wie pan, bo Kazio lepiej mówi niż pisze. Ja przychodzę do pana Górskiego, a pan Górski takim pięknym, orłowskim akcentem do mnie mówi: Jerzyku, tak ty się nie ma, a ja tu wszystko przygotuję, tak ty się nie ma, ja to robię bardzo dobrze. No, a takie dyktum odstąpiłem od przygotowań. Jest zebranie, cała świta, o której przed chwilą powiedziałem, i Kaziu przychodzi, pyta prezes, kto zreferuje w imieniu Wydziału Szkolenia. No, pada odpowiedź, oczywiście trener Górski. Trener Górski podchodzi do mikrofonu i zaczyna szukać papieru, zaczyna szukać kartki. Tu nie ma, tu nie ma. A Nowosielski, ten nasz wiceprezes, jak się denerwował, to mu taka plamka wychodziła na szyi. Czym dłużej Kaziu szukał, tym ta większa plamka się powiększała. W końcu Kaziu zrezygnował z szukania tego papieru i zaczyna mówić o przygotowaniu. Oczywiście stawkowo, zupełnie nieprzygotowany. Wstaje pułkownik Rans, szef paszportu wówczas
jeżeli chodzi o te czasy, przed biura paszportów i mówi towarzysze, to specjalnie przyszliśmy na to wybranie, przygotowania do igrzy swoich piśmi, a trener Górski jest zupełnie do tego przygotowany. Ja bym prosił, żeby to na następne zebranie. Wtedy każdy, który był zawsze spokojniutki, mówi tak: panie burtowniku, ja się do pańskich paszportów nie mieszam i sobie wypraszam, żeby pan mi się mieszał do piłki nożnej, do przygotowania rynku. Takie było przygotowanie. Dziękujemy. Jerzy Belaga, ikona polskiego piłkarstwa.